Działacze i zawodnicy Ludowego Zespołu Sportowego w Siedlikowie czekali na ten moment bardzo długo. Rozpoczęła się gruntowna przebudowa lokalu w miejscowej remizie OSP, gdzie powstać mają szatnie z prawdziwego zdarzenia. Wszystko to stało się możliwe dzięki niedawno pozyskanemu dofinansowaniu. Środki na realizację zadania pochodzą w połowie z budżetu miasta i gminy Oszczeszów i połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Miasto i gmina Oszczeszów zabezpieczyła pieniądze w budżecie na 2024 rok na realizację tego zadania, przez co jesteśmy też bardzo wdzięczni i radnym, i panu burmistrzowi, że faktycznie taka kwota w budżecie na ten rok się znalazła. No i dzięki temu możemy tę inwestycję rękami miasta i gminy Oszczeszów przeprowadzić. Całkowity koszt wynosi około 145 tysięcy zł brutto, także jest to dość znacząca kwota. No też zakres prac jest dość duży, bo trzeba przeprowadzić kapitalny remont pomieszczenia, który mieści się w budynku straży w Siedlikowie. W zakres prac wchodzi nie tylko remont samej szatni, ale też naprawa dachu, wymiana drzwi, remont klatki schodowej, wymiana schodów. Także poprawa tego lokalu jest kompleksowa. Do tej pory zawodnicy nie mieli swojej szatni. Korzystali z pomieszczeń przy sali gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej. Mamy też szatnię na boisku, natomiast ona jest malutka, w zasadzie może zmieścić jedną drużynę. Ale też chcieliśmy mieć coś własnego, o co będziemy mogli dbać, co będzie nowe, ładne, gdzie będą też i prysznice, i będzie toaleta, więc dla nas jest to też duże wydarzenie, że będziemy mieć możliwość korzystania z ładnego, nowego obiektu. Będziemy korzystać zarówno przed meczami, jak również przed treningami z tego miejsca. Będzie też tam można po prostu zwyczajnie się odświeżyć po treningu. Prace remontowe już trwają. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zakończą się w listopadzie bieżącego roku.